Sekundę. Szkoła, baczność. Panie dyrektorze, uczelnia Michał Pecka melduje młodzież zespołu szkół ekonomiczno-technicznych imieniu kombatantów ziemi lubuskiej w Rakowicach Wielkich na uroczystym apelu z okazji pożegnania maturzystów. Rozkaz. Poczet sztandarowy szkoły, wystąp! Serdecznie witamy dyrekcję, grono pedagogiczne, zaproszonej gości, Was koleżanki i koledzy, a przede wszystkim maturzystów, na uroczystym apelu zorganizowanym z okazji pożegnania tegorocznych abiturientów. Kochani maturzyści, ostatnio już rok spotykamy się na tej sali. Wasz 5-letni pobyt w tej szkole możemy porównać do drugiego lekcji. Uczyliście się tu mnóstwa mądrości, pokonywaliście sztormy za sztormami. Nabyliście wiele umiejętności. Okręt, który wpłynęliście, właśnie dobył do portu. I nadeszła pora opuścić pokład. Ze zdobytą wiedzą i umiejętnościami już na innych statkach wypłyniecie na głębsze wody i odkryjecie inne porty. W waszym dalszym rejsie przez dorosłe już życie życzymy wam spokojnych chwal, wiatru w żagle i oby sprzyjające prądy zawsze niosły was dobra i chcemy. A teraz o zabranie głosu prosimy admirała naszego okrętu, magistra inżyniera Jana Czuczyńskiego. Dziękuję za taki tytuł. Proszę, nie to jest honorowy tytuł. Cieszę się, że szczęśliwie dopłynęliśmy i tym razem do tego portu. Zanim wyjdziecie z pokładu tego statku na ląd i pójdziecie w swoje dorosłe życie, chciałbym może na początku wszystkich naszych abiturientów, jeżeli zmarnowaliście wasze talenty, a przyczyną był zespół szkół ekonomiczno-technicznych, to serdecznie was za to wszystko przepraszam. Jeżeli uzyskaliście jakieś umiejętności i kwalifikacje w czasie nauki w tej szkole, to życzę wam, abyście w swoim dorosłym życiu z jak największą korzyścią wykorzystali, abyście dali dobre świadectwo, że służyliście na tym właśnie statku. Cieszę się, że są z nami pan Henryk Kulesza, starosta lubelski. Serdecznie witam. Serdecznie witam burmistrza Ludwika Śląskiego, pana Ludwika Kaczy. Panie starosto, prosiłbym o zabranie głosu. Dalej w konwencji morskiej, panie admirale Wilku Morski i drodzy majtkowie, czy jak? Moje pytanie majtki, że szanowni maturzyści. Po raz kolejny uczestniczę w ubiegłym roku, też miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w pożegnaniu klas maturalnych. I w tym roku, zresztą jak zawsze, przyjeżdżam do was wielką radością, wielką przyjemnością, bo bardziej jesteście tego. Też jesteśmy po to, żeby z wami się pożegnać. Tak jak pan dyrektor powiedział, nabyliście pewnej wiedzy. Jesteście dobrze przygotowaną kadrą ze średnim wykształceniem, bardzo potrzebną i gospodarce
uspołecznionym i gospodarce prywatnej i innych formach gospodarki, w polityce, w samorządach. I w związku z tym cieszymy się, że właśnie szkoła podległa Starostwu Lubelskiemu tak dobrze przygotowanych maturzystów wypuszcza. Jeden z Was zdobył indeks na wszystkie uczelnie rolnicze w Polsce. Był gościem uroczystości sprzed dni, gdzie wręczaliśmy wszystkim laureatom z terenu powiatu polskiego wszystkich typów szkół, księgi, plantowe, złote, srebrne. Także to pokazuje, że szkoła, którą kończycie, spełnia dobrze swój obowiązek, że kadra nauczycielska, która tutaj jest, jest jedną z lepszych kadr w województwie dolnośląskim i że Wy, jako absolwenci tej szkoły, przynosicie chlubę, chwałę i szkole, i powiatowi, i gminie. I tutaj dalej nawiązując do tej morskiej wycieczki, ta sieć, która jest, symbolizuje to, żebyście złożyli tą sieć, pierwsze bardzo interesujące kierunki studiów, bo większość Was się tam wybiera. Natomiast ci, którzy się nie wybierają, to żeby tą sieć chcieli właśnie ciekawe, atrakcyjne, dobrze płatne stanowiska pracy. No dziewczęta już się podjęło, że masz każdy na szalonym wakacji i później. No, konsekwencje tych wakacji też nie wygrały w ostatecznym małżeństwie. Unia Europejska, Europa i cały świat czeka na nas. Czeka na wygodną polską młodzież, na wykształconą polską młodzież i powiedzmy, mając taką młodzież, jestem spokojny, że wstydu na mnie przyniesiecie. Także gratulując wszystkim maturzystom, chciałbym Wam życzyć tego, czego się właśnie życzy, połamania piór na egzaminach, tam gdzie one będą, na wyższej uczelni. Ci, którzy bez egzaminu się dostaną do tego, żebyście te studia pokończyli możliwie jak najszybciej. Wszystkim pozostałym połamania karku i szczęścia na mojego życia. W zasadzie dzisiaj zakończyliście kolejny etap w swoim życiu. Najpierw było na rodziny, później przedszkole, szkoła podstawowa. Nie wiem, czy już ta szkoła się gimnazjum też łapała cała rolę. Czyli to jest szkoła podstawowa. Dzisiaj zamknięcie pewnego etapu maturą i czasami dojrzałości. Jak się patrzy na nas, to oczywiście dojrzały mężczyźni, aż człowiekowi przykro, że muszę do nas przemawiać, jak tym tam siedział razem z Wami. Także Panie Dyrektorze, gratuluję kadrze nauczycielskiej, gratuluję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że wpuszczamy dzisiaj kolejny rocznik wspaniałej młodzieży. Ja mogę tylko zapewnić, że tak jak poprzedni zarząd, tak i my obecnie z każdym rokiem będziemy nie skąpić grosza, żeby w tej szkole warunki nauki były możliwie jak najlepsze. Podjęliśmy znowu wczoraj z panem dyrektorem, z naszym radnym, panem Królejem, pewne decyzje na sesji rady, żeby powiedzmy od przyszłego roku użyło się, mieszkało się w tej uczułej szeregi. Także wszystkiego naj. Dziękuję za zaproszenie. Przyniosłem tutaj ze sobą bardzo pokojowo, jestem nastawiony też jako człowiek. Piłkę taką, to nie jest żaden ładunek wybuchowy, nie jest żadna bomba, która prawie na celów wysadzić tą szkołę w powietrze, w Węgorze. Po prostu otrzymałem kiedyś ze Stołowego Związku Sportowego taki prezent i pomyślałem, że przekażę im tej szkole, żeby w czasie wakacji, nie tylko w czasie wakacji, po dopompowaniu, panie dyrektorze, pani magistrowie, wiedzą, co z tym zrobić, po prostu może ona się przyda do tego, żeby nasi sportowcy osiągali nie mniej sukcesu niż wszyscy. Jeszcze raz dziękuję, gratuluję i do zobaczenia. Ahoj. Informujemy, że w dniu 15 czerwca najlepsi uczniowie i najlepsze placówki edukacyjne powiatu zostały uhonorowane nagrodami Złota Księga. Także nasz szkolny teatr dramatyczny został laureatem Złotej Księgi. Indywidualnie Marek Rajczakowski, finalista Centralnej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Marta Pasiecka, autorka pracy Nasza Reprezentantka w Parlamencie Młodzieży. Okay.
teraz prosimy pana wiceadmirała Marka Łukasika i starostę lubelskiego pana Henryka Kuleszę o wręczenie świadectw z barwami narodowymi dla najlepszych marynarzy. Co prawda jeszcze marynarzem nie jest, ale nic straconego. I kapitanów marynarki mamy, którzy pływają na statkach handlowych. Nie wiem, czy wiecie, ale syn pani kierownik internatu pływa w tej chwili po oceanach świata, więc pani Kasiu opieka. Może się spotkacie kiedyś na oceanach świata. Zapraszam pani. Za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Fundamentalnej Szkoły Grady Sportowej. Zachowanie, reprezentowanie szkoły z orkiestrą dętą na imprezach kadłubskowych.
wyzwanie w życiu klasuje. Mama powinna być dumna. Sebastianowi Komanowi za reprezentowanie szkoły z orkiestrą dętą na imprezach środowiskowych oraz za zaangażowanie w życiu klasy. Też mama. Dla Beaty Wendel za zachowanie dobrych wyników w nauce, celującą obronę egzaminu.
celującą obronę egzaminu zawodowego. Pierwszy będę szkoły. Szkoda, że już nie grałem. Nie brzmi to tak, jak powinno, chociaż mam odnego następcę. Dla Wojciecha Kubosia za dobre zachowanie i wyniki w nauce. Ponieważ Wojtek jest mistrzem języka francuskiego w naszej szkole. Obrona, egzamin normalny za nauce decydującą z francuskiego. Dlatego dostanie piękne francuskie chapeau. Już odebrała swoją nagrodę, bo ona była tą, która rozpoczęła całą naszą uroczystość. Dziękuję. A teraz prosimy kapitana klasy 5 DMR, pana Władysława Haracza wraz z panem Markiem Łukasikiem. Absolwentowi klasy 5 DMR Waldemarowi Kaskowi za wzorowe zachowanie, właściwą postawę ucznia, pracę w samorządzie klasowym i zaangażowanie dzieci szkoły i środowiska. Absolwentowi klasy 5 DMR Karolowi Karaczunowi za dobre wyniki w nauce, dobre zachowanie i bardzo dobrą obronę pracy z przygotowania zawodowego. Absolwentowi klasy 5 DMR Robertowi Cieśli za wzorowe zachowanie, odpowiedzialną postawę ucznia pracy w samorządzie klasowym oraz celującą obronę pracy dyplomowej z przygotowania zawodowego. Absolwentowi klasy 5 DMR Arkadiuszowi Kościołowi za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, wzorową frekwencję oraz celującą obronę pracy z przygotowaniem zawodowego. Absolwentowi klasy 5 DMR Pawłowi Majdańskiemu za dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, właściwą postawę ucznia, zaangażowanie w życie szkoły i środowiska, osiągnięcia sportowe oraz dobrą obronę pracy z przygotowania zawodowego. Absolwentowi klasy 5 DMR Danielowi Sobolowskiemu za wzorowe zachowanie, odpowiedzialną postawę ucznia oraz pracę w samorządzie klasowym. Absolwentowi klasy 5 DMR Rafałowi Orczykowi za bardzo dobrą obronę pracy dyplomowej z przygotowania zawodowego.
Absolwentowi klasy 5 TNR Rolandowi Wutowiczowi za wzorowe zachowanie, właściwą postawę ucznia, pracę w samorządzie klasowym, wzorową frekwencję oraz celującą ochronę pracy z przygotowania zawodowego. Absolwentowi klasy 5 TNR Rafałowi Gorczycy za bardzo dobrą ochronę pracy wynowowej z przygotowania zawodowego. Absolwentowi klasy 5 TNR Marcinowi Wojtasikowi za celującą ochronę pracy dyplomowej z przygotowania zawodowego. I piłka dla Piotra Gawarta za wielokrotne reprezentowanie szkoły w grach zespołowych. Prosimy kapitana klasy 3 TNS pana Tadeusza Kwasiliota wraz z przedstawicielem Rady Rodziców panem Mirosławem Formanem. Przygotowałem takie nagrody
dla tych, którzy brali udział w tym spływie i to na łódkę wygrali. Najpierw jednak zacznę od podziękowania panu staroście. Odbyłem książki z panem Andrzej Sawaciak, w zeszłym roku uczestnik z tyłu wory. Dedykacja brzmi, uwaga, wciąga. Książeczka jest nieduża, zawiera podstawowe informacje o takich zespołach kajaków, Kanadyjków, przepraszam, Kanadyjków. Pan starosta była pod powód, że kajaki. A to są trochę inne rzeczy, więc do zobaczenia na szlaku. Te dwie książeczki chciałem wręczyć absolwentom, czyli Adrianowi Karpowiczowi i Markowi Rejczakowskiemu. Z prośbą.
radość. Przedstawiciele klas maturalnych do pożegnania na sztandar szkoły wystąp. Do pożegnania. Do szyków stop. Począć sztandarowy szkoły, odmaszerować.
roku miejski kapitan Tedeski Karacz obiera kapitan Mariana Nazawa. Choć burza kuczy koło nas, do góry wzniesie swoją. Nie straszmy na nas dużo czasu, bo siłą przecież mam głowę. Weselmy się wszyscy, choć wicher brzegę mnie. Oj, porwało pan szanę nieraz, a jakie grafy popełnialiście, weźmiemy do właśnie wyszytów. Młodości! Dodaj mi skrzydła! A po mnie, lepiej wody i mydła.
jednoczy z całym oceanem, nigdy nie wysycha. Nauka to wiatr, który nadyma żagle okrętu, czasem go zatapia, ale bez niego nie mógłby płynąć. Co my wiemy, to tylko kropelka, a czego nie wiemy, to cały ocean. Dusza jest okrętem, rozsądek sterem, a prawda portem. Zaprawdę pieszczył tu Adam Mickiewicz, wielkim poetą i jak się okazuje, marynistą. Wypłynąłem na pustego przez swój ocean. Wywieszczył stan wiedzy współczesnej młodzieży. Pozwoliliśmy sobie wzorem poetów dopisać kolejne strofy do ksiąg pana Adama. O roku 2004, co w miesiącu maju, rozesłałeś straszliwe wici w całym kraju, które na Grachowice dotarły jak gradowe chmury, że się od uczniów szykują matury. Poprzez napotkami, co jak czarne ptaki kracząc, głośno czy dużo, zowią się pewniaki. I tak jak co roku to się zwykle dzieje, będą budzić po szkołach fałszywe nadzieje. A uczniowie stworzeni w okopach ścian bryków czekają na dzień sądu, bez pomocy zniknąć. Wreszcie dzień nadszedł. Zakwitły kasztany, a za skagańcami zamknęły się bramy tej szkoły, co ich 5 lat przylegała. Przepowiednia najgorsza ziścić się tam miała. Z jednej strony tłum uczniów, bombę majer widzą reksiu w piatach. Z drugiej belków garstka, panie Jarmułowicz, Rydzewska, Domańska oraz inni. Choć naś w przewadze liczebnej, tamci broń mieli w tamtej kopercie jednej. Zanim pieczeń złamano, kilku z was poległo. Lecz ataku niestety to nie powstrzymało. Wreszcie temat 4 jak 4 karpacze spadł na wasze głowy. Zaczęliście pracę. 5 godzin bitwa trwała. Katramentu morze wsiąkło w karki z pieczątką. O, mój dobry Boże! Ileż ściągów ruch przechwycił, był ich by znikł. Pod krawatem, w mankietach, a nawet w staniku. Tam, gdzie siedział dyrektor Czyczewski, co serce na miękkie, młodzono się, by miał oczy szeroko zamknięte. Wreszcie, kiedy 13 wybiły zegary, oddawaliście kartki jak zwiędłe sztandary, kładąc stos pogrzebowy na suficie. Tak pierwszy etap wojny został zakończony. A kiedy po tygodniu wywieszono listy, tłum się rzucił, by stwierdzić. Nie przeżył wszystko. Druga bitwa, co miała rozstrzygnąć o wojnie, zwolna ośmą naturą. Nie biegła spokojnie. Bo choć przy tej poprzedniej walka była skoka, tu trzeba było stanąć twarzą wobec wroga. Tamtych troje zaś było. Zbrojni w te zestawy, siedzieli pośród paprotek i zapachu kawy. Wchodzi pierwszy nieszczęśnik. Do stołu poproszę. Mówią miło. Otwarli. I krzesło przynoszą. On boczy się, chce odejść, to na drzwi spoziera, lecz widzi, że się w komisji niecierpliwość wzbiera. Wreszcie gdy profesor Rydzewska Teresa, chociaż niewysoka, wstaje i klimaczczy groźnie, mieszka pod oka i mówi. Mój mózg, panie, nie wybierz, dopóki nie zaczynam całej sprawy z 5 lat nauki. Natenczas uczeń chwycił na stole leżący zestaw, biały, długi, papierowy, drżący jak mąż woła. Oburącz do oczu przycisnął, temat pojął, aż westchnął, zakrzucił się, pisnął, zsunął po powieki, wyciągnął w głowę brzucha i zapisany na pasku swój temat wybucha. Ponadczasowe wątki w panu Tadeuszu. Kiedy temat już dotarł do komisji uszu, uczeń przerwał i zamknął. Wszystkim się zdawało, że czyta jeszcze, lecz nie mógł tak serce zapukało. Ponadczasowe wątki, na przykład Sopica. To jest taki alkohol, taka śliwowica. Przychodzi mi do głowy także Telimek. Domowy, polski, znany z dobrego dzienia. I Robak.
ksiądz w habicie, który celnie strzela karabinida, współczesny synonim twardziela. W tym wzroku Montyna podkoczył się burzą żyna, to spojrzała na niego pani Domańska Agnieszka. Płytkie, rzekła, nijakie miernej banany, to mocne biur są właśnie na zługi fatalne. A pomoże, co przeszło do czasu studniówki? Krzyczy uczeń twarz, krzykając dość na kształt podgłówki. Łzę przejrzy się do broni, myślał, że się uda zmienić w serce komisji. To jak martwe cuda, woła pani Teresa. Obiłoku jeden, wobec wielkiej twojej postawy mu jeden. Szczęściem rycerska Teresa głos pragnąc z czoła szedł jej tytuł. Czy przekonać zdoła? Tak już pani komisja w niej nic nie mąci. Twe szczęście, pada teraz. Masz dopuszczający. Gdy wyszedł, wszyscy brawo. Ach, to był już ostatni. Patrzcie, patrzcie, młodzi. Może ostatni, co tak komisję złoci. Słońce już gasło, wieczór był ciepły i cichy, a pod szkołą uczniowie wznosili kielichy. Z szampanem, co radośnie wdecha do głowy, szampan był rzecz jasna, bezalkoholowy. Wtedy jeden wyszedł na podium i zawołał radośnie. Chłopaki, dziewczyny, wznieście swoje szklanice pod niego, hen w górę, bo już mamy za sobą tę straszną maturę. Mimo cierpień na auli, klasówek, sprawdzianów, testów, pytań, zaliczeń, nocy nieprzespanych, choć naprzeciw nam zmówili dookoła wszyscy, profesory, kurator, a nawet ministry. Myśmy dzielnie walczyli, niczym Bonaparte. Wreszcie finał zwycięski, końc klasy piątej, zwieńczyły lata wysiłku, a sztandary nasze łopoczą znowu swobodnie, słowem z każdej klasy. Niech nam teraz jaśnieje wszędzie swobody, książki rzucimy i chodźmy do Lwówka na lody.
jest czymś fantastycznym, czymś, co jest wielkim wyzwaniem. I dlatego pozwólcie, że w imieniu dyrekcji szkoły, rodziców, pracowników szkoły, nauczycieli i wszystkich podziękuję Wam za to, żeście chcieli korzystać z naszych usług. Staraliśmy się przez te 5 lat Wam stworzyć warunki do tego, by te usługi były z naszej strony świadczone na wysokim poziomie. I myślę, że bardzo duża ilość książek, nagród i wyróżnień dzisiaj spełniła się. To znaczy, żeśmy wykonali swoją pracę. My jako pracownicy szkoły i Wy jako uczniowie. Bo nieczęsto się zdarza, żeby tak duża grupa młodych ludzi mogła tyle wyróżnień uzyskać. A czego Wam mogę życzyć w przyszłym życiu? Chociaż wystrój dzisiaj wskazuje na modę, na ryby, w związku z tym, że wiadomo, kto był organizatorem dzisiejszego apelu. Natomiast życie wyszło z wody około 700 milionów lat temu po to, by mocno stępać po ziemi. I dlatego życzyłbym Wam, żebyście w przyszłym życiu rzeczywiście stąpali po ziemi bardzo mocno. Bo niestety część z Was za mocno weszła w wodę przez ostatnie lata i za mocno pływała. W związku z tym niestety informacja, którą mam dla tych osób, jest taka, że tych kilka osób, która nie zdała egzaminu i ma poprawkę, w sierpniu odbędzie się ona 25 język polski i 26 przedmiot wybrany. Ta informacja się pojawi na tablicy ogłoszeń i kto zapomni, będzie można sobie tam jeszcze to przeczytać. Wiecie o tym, że w tym roku obchodzimy 10-lecie rajdu Gorownice i rzeczywiście już 10 lat minęło, odkąd byśmy po raz pierwszy taką imprezę zorganizowali. Ja zwracam się również do maturzystów. Wzorem lat ubiegłych maturzyści również się na tym rajdzie pojawiali i rzeczywiście sprawowali się fantastycznie. Dlatego zapraszam całą szkołę, zapraszam również maturzystów, w poniedziałek i wtorek do Borowic, tradycyjne już miejsce. Pracownicy szkoły, rada rodziców, jak i my się wspólnie tutaj spotkamy. Natomiast pozostali, którzy z jakichś przyczyn nie mogą wyjechać na rajd, zapraszam tutaj do szkoły na godzinę 8:10, gdyż jesteśmy zobowiązani w tych dniach zagwarantować Wam opiekę i ta opieka tutaj z naszej strony będzie Wam zagwarantowane. Ja jeszcze na chwilę powrócę do rankingu szkół, który organizowało PCE przy starostwie powiatowym. I podziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że ilość punktów w tym rankingu była bardzo wysoka. Mogę powiedzieć, że druga szkoła, która była za nami, miała ponad 2 razy mniej punktów. Między innymi dzięki maturzystom. Dzięki maturzystom, którzy wielokrotnie jeździli do Warszawy, bo 3-krotnie nasza młodzież wyjeżdżała do Warszawy w tym roku. Wyjeżdżała na różne imprezy artystyczne, do Wrocławia i w inne miejsca. I za to wszystko chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować, to znaczy nauczycielom za to, że przygotowała tą młodzież i młodzieży za to, że chciała z tych przygotowań skorzystać. Wspomniałem już, że lata dzisiejsze przygotowała klasa 4 ALE. I pan Kurny. Dziękujemy serdecznie. Za filmowanie i myślę, że z chęcią zobaczycie siebie. Jak przyjedziecie tutaj w najbliższym czasie w filmotece, która przypominam znajduje się u dyrektora szkoły, kasety można wypożyczać. Zobaczycie siebie za 10, 15, 20 lat, jak byliście młodzi, piękni, uśmiechnięci w tej szkole. Ja jeszcze kiedyś dodawałem jeszcze krótszy, kiedy był. Dziękuję serdecznie. Panu Kurmańskiemu. Dziękuję serdecznie panu Łączowi za przygotowanie nagłośnienia. I bardzo serdecznie dziękuję panu kapelmistrzowi, który jak zwykle niezawodnie uświetnia nasze uroczystości. I myślę, że na koniec poprosimy jeszcze pana kapelmistrza i niestety Kamil do bębna. Prosimy was.
Dziękujemy serdecznie, panie Kamilu. Dziękuję wszystkim za dzisiejsze przybycie na uroczystość i proszę o zejście się do tego.